zadawane pytania. Bardzo dziękuję za to. Bardzo proszę, pani poseł Anna Paluch, przewodnicząca. Trzy razy prosiłam o głos. Szanowni państwo, pani przewodnicząca, proszę traktować moje wystąpienie, chociaż dopiero na ostatni punkt programu pani mi tutaj udzieliła głosu, o który wnioskuję. Proszę to traktować jako wniosek o zmianę sposobu prowadzenia obrad. Bo obrady Komisji Ochrony Środowiska nie polegają na tym, że się nie określa czasu wystąpienia. Przez 10 minut jest tyrada jednej poseł, która po prostu formułuje jakieś, że tak powiem, zarzuty pod adresem pani minister. Kiedy pani minister odpowiada, to jest wejścia w słowo posłów, którym się nie udziela głosu. Tego typu tryb prowadzenia obrad jest kompromitacją dla Komisji Ochrony Środowiska. I proszę to wziąć pod uwagę, mówię to publicznie, bo nie chciałabym się wstydzić za styl prowadzenia obrad tej komisji. Normalnie, w normalnych warunkach określa się czas wypowiedzi, egzekwuje się ten czas wypowiedzi, oczywiście z pewną tolerancją. Jeżeli ktoś mówi konkretnie, można mu czas przedłużyć. Ale jeżeli są wymysły i są opowieści nie, po prostu nie na temat, to pani powinna ingerować. I nie powinno być czegoś takiego, że poseł, który akurat nie zabiera głosu, wtrąca się, włącza mikrofon i zaczyna polemikę z ministrem. Proszę szanować przedstawicieli rządu, jeżeli się tutaj fatygują po raz enty, żeby odpowiadać na pytania poselskie. Oczekuję, że będziemy mieć po prostu obrady prowadzone w taki sposób, że nie będzie to kompromitacją parlamentaryzmu. Dziękuję bardzo. Weźmy sobie to wszyscy do serca. Bardzo panią proszę przewodniczącą, bo chyba najczęściej pani sobie sama daje głos, ale oczywiście myślę, że każdy z pań i panów posłów powinien wziąć sobie te słowa do serca. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.